Kochani, było tyle o nowym życiu. New Life śpiewał, o radości oczekiwania na życie. My mówimy też o tej nadziei, o tym oczekiwaniu, o tym, że idziemy za Jezusem. Do tego, żeby iść za Jezusem, potrzebni nam są przewodnicy, potrzebni są nam doradcy duchowi, potrzebni nam są kapłani. Potrzebna też jest muzyka, której tu jest bardzo wiele, ale też potrzebna jest literatura, dobra literatura chrześcijańska, która nas umocni, pogłębi naszą wiedzę, ukierunkuje nas, a przede wszystkim Pismo Święte. Bez Pisma Świętego nie ma wiary, nie ma Słowa Bożego w naszych domach. Jak będziecie wychodzili, są dwa stoiska, tam można kupić literaturę, między innymi i Pismo Święte. Ale powiedzieliśmy też o muzyce, która jest wspaniałym narzędziem w rękach człowieka, który ofiarował nam Bóg. Poprzez tą muzykę możemy nieść też to Słowo Boże. Już za chwilę przed nami zespół, który właśnie wybrał sobie taką drogę posługi. Oni jak gdyby mają dwa nurty, które realizują. Realizują z jednej strony misję zachęty, wzmocnienia dla chrześcijan, dla osób nawróconych, ale z drugiej strony chcą swoją muzyką inspirować, zachęcać do poszukiwania Pana Jezusa tych, którzy jeszcze Go nie poznali. Inspirują się muzyką gospel, soul, R&B, jazzem. Są fantastyczni i usłyszcie ich teraz właśnie. Exodus 15. Witajcie, tak jak słyszeliście, nazywamy się Exodus 15 i bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj tu z wami być. Jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby oddać chwałę jedynemu Bogu i zaśpiewać o tym, że jedynie w Nim jest prawdziwa nadzieja.
Thank you.